Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Zapraszam Was na króciutki film typu otwieram pudełko Open Box, bo to jest naprawdę ciekawe pudełko i w środku najprawdopodobniej będzie wszystko bardzo ładnie podane, więc jest to godne po prostu pokazania z wielu powodów. No po pierwsze szykuję się do wielkiego filmu, a możliwe, że i całego cyklu filmów o perfumach z nutą drzewną. Różnie podaną, od takiej nuty właśnie, gdzie drewno gra główną rolę, aż po drewno jako baza uszlachetniająca perfumy. No i właśnie te perfumy zawierają sporo nut drzewnych i są takie wytrawne. To jest to drewno w sposób wytrawny podany. Cała linia Perfum Omnia jest naprawdę wspaniała, intrygująca, no naprawdę godna uwagi. Zaczęła się w roku 2003. Ja zresztą przygotuję dla Was film o perfumach Omnia i wtedy pojawiły się bardzo dziwne perfumy, takie pikantne, przyprawowe. Mniej więcej gdzieś w tym samym czasie pojawił się czarny kaszmir do Nykara. No, muszę powiedzieć, że początek milenium zaczął się perfumowo bardzo ciekawie. I kto by pomyślał, że to później pójdzie w te słodziaki, budynie, wanilie, które rządzą i trzęsą światem perfum. Więc tym bardziej warto też pokazywać inną twarz świata perfum, myślę, że ambitniejszą. I tak oto 2014 rok, Alberto Morillas, który zrobił i tą Omnię w 2003, czyli 11 lat później, kolejną odsłonę Omni, ona ściągnie kontynuowana. Ja mam całkiem sporo flakoników z tejże linii, wszystkie, które mam, to Wam pokażę. No ale tu chcę zrobić ten słynny open box i tak, przede wszystkim tu już widać, że to pudełko będzie się wysuwało, bo tu trochę inaczej to wygląda, tak? Folia z boku. Tak wygląda flakonik. No, bardzo mi się podoba sposób, w jaki to jest tutaj wszystko podane. Zobaczymy, czy uszkodzę folię, czy nie. A, chyba... No, na razie jest dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jak wiecie, ja mam pewien problem z tymi flakonami, bo tak, owszem, zapowiedziałam, że będę to kolekcjonowała, ale przede wszystkim one mi służą do pracy. To jest najważniejsza kwestia, więc ja je muszę mieć pod ręką, więc muszę mieć możliwość, no czasem po prostu podotykać, a wypadałoby te flakony, to będzie właśnie taki, czasem nawet wręcz w rękawiczkach otwierać i używać. No i tutaj ta folia jest trochę luźniejsza. Wybaczcie, że trochę szeleszczenia było i teraz ja to po prostu wysunę, a potem to z powrotem włożę. I tak, kartonik będę przechowywała osobno, flakonik osobno, tak robię. Także wyszło, tak to już dajemy folię i teraz tak, uwaga, to będzie się właśnie wysuwać. O, i tak, i tu będzie naprawdę, to znakomicie wygląda. Jak szukacie perfum na prezent, no to Bulgari, czyli marka jubilerska, która no gdzieś tak, w latach, na początku lat 90., myślę, że może pod koniec lat 80. pomyślała o perfumach. Marka jubilerska, znana z naprawdę wybitnych kreacji jubilerskich, na czerwonym dywanie bardzo wiele kreacji Bulgariego się pojawia. One często, mam takie wrażenie, że jak jest rubin ze szmaragdem albo z szafirem, jak jest taki kolor, to to będą oni. Także słuchajcie, tak, także spektakularnie. Zobaczcie, oni zawsze te flakony robili dobrze i zaczynali od flakonów Thierry'ego de Baszmakowa, ale powiem szczerze, że potem zmienili kreatora. Ja już na zawsze będę miała sentyment do tamtych flakonów, ale tutaj no to ciągle to wygląda dobrze. Jest to do ręki wziąć, a przede wszystkim to jest taki znakomity poręczny format. No i tak, powiem szczerze, miałam, jak wspomniałam, będzie o tym jeszcze w osobnym filmie, ten pierwszy flakon w kształcie tej ósemki. Czasami widywałam, że te flakoniki są z takim woreczkiem załączonym, czyli idealne do noszenia w torebce. Czyli jak ktoś nosi, nie wiem, klucze w torebce, żeby się nie obijały, to woreczek. No, świetna. Jaka to jest pojemność? 25. Tak, 25 ml. No to zaczynamy kolejne podejście do Indian Garnet, bo tak się te perfumy nazywają. Kiedyś już je testowałam tak dość pobieżnie, próbkowo i miałam wrażenie, że to jest powrót do tej pierwszej Omni z roku 2013, ale skład mówi zupełnie co innego. O ile Omnia zawierała bardzo wiele nut, włącznie z jakimiś takimi, to tak jakbyście poszli na obiad do indyjskiej restauracji, tego typu nuty, ale powiedzmy bardziej w stronę perfum skierowane, włącznie z jakimiś
kulinarnymi, nawet nie wiem, czy jakaś herbata z masłem, takie, tego typu nuty tam miały być. Tak, tutaj mamy tak, nuta głowy cytrusy, mandarynka, pomarańcza i, żeby nie było tak prosto, trochę szafranu. Nuta serca to jest to, na co ja czekam zawsze w perfumach. Czyli z jednej strony osmantus, który muszę tak naprawdę dobrze poznać jako pojedyncza nuta, więc jak gdzieś macie sklep z tańszymi olejkami, bo chyba od tego bym zaczęła na początek, to muszę chyba wreszcie powąchać osmantus jako nutę pojedynczą, bo pamiętam, że opisy mówią, że tam jest nawet jakaś nuta brzoskwiniowa. I tu jest tak, ten osmantus i tuberoza. Alberto Morillas umie z tuberozy zrobić zapach taki, który podoba się i bardzo się nie podoba. Tak, budzi emocje skrajne. Ale wydaje mi się, że ta tuberoza tu jest ładnie tymi nutami wytrawnymi ujarzmiona. Zaraz zobaczymy. Jeszcze korek mi nic nie mówi. No i nuta bazy właśnie drewno. Nie sandał, nie cedr, tylko Woody Notes podaje Fragrantica. I co tam jeszcze? Ach, i ambra. No myślę, że to może być taki powrót perfum o mnie, ale w nowym odsłonie, w nowej odsłonie, więc próbuję się po raz kolejny z perfumami zmierzyć. Nuta głowy rzeczywiście zaczyna się tak, jak mówi Fragrantica, może więcej. Nie są to perfumy szczególnie silnie projektujące, to już musicie wiedzieć, to już widać od nuty głowy, bardziej takie intymne. I potem ta rzeczywiście ciekawa nuta kwiatowa, nuta serca, ale to musimy jeszcze poczekać. Ona się zaraz zacznie. No rzeczywiście, gdybym ją miała zestawić z tą Omnią pierwszą, to chyba te są bardziej uniwersalne. Kto pamięta tą pierwszą Omnię i jakoś do niej wzdycha, to myślę, że nie odrzuciłby i tych perfum. Alberto Morillas lubi zaskakiwać, lubi podać perfumy tak ciekawe, tak unikalne, tak ambitne, ale też umie zrobić wielki, wielki hit. Myślę, że pracuje w zespole, ale firmuje naprawdę bardzo wiele ważnych zapachów. No ciekawe, to są takie perfumy, nie wiem jak to, czy to po tym COVID-zie, bo tak niektórzy mówią, że węch nasz już inaczej pracuje, ale zauważyłam, że lubię gdzieś tak właśnie w okolicach sierpnia, żniw sięgać po perfumy takie bardziej wyraziste, takie, które właściwie na wiosnę wydawałoby się nie do zaakceptowania, czy wczesnym latem, a tu już takie klimaty prawie się robią u nas, jak gdzieś w tych krajach bardzo, bardzo ciepłych, więc wtedy właśnie lubię sięgać po takie perfumy trochę trudniejsze. I wydaje mi się, że wszystkie odsłony nuty drzewnych będą pachniały dobrze. To są perfumy w stężeniu wody toaletowej, więc jako taki zapach do torebki to rzeczywiście świetna rzecz. Także obiecuję sobie, że jeszcze do perfum wrócę. Jest to bardzo subtelną kreską narysowana ambra. Tu rzeczywiście uważam, że te nuty drzewne i nuty przyprawowe, szafran, grają pierwszą rolę. Tuberozy nie wyczuwam, chociaż mam wrażenie, że ta nuta serca nie będzie taka nijakaś. Te perfumy będą się ładnie rozwijały na skórze. Chyba sprawdzą się w roli takich perfum, z jednej strony takich wizytówkowych, które budują nasz jakiś wizerunek zapachowy w otoczeniu, ale ładnie wtapiają się w otoczenie. Jak wspomniałam już na początku, to nie są perfumy, które wypełnią przestrzeń momentalnie. Wszystkie jej kąta, aż zapach wejdzie do szuflad w biurkach, nie, biurowych na przykład. Przeciwnie, dość intymne, dość bliskoskórne i bardzo ciekawe, subtelne. Ale nie banalne. Ale miał być open box, a recenzja może innym razem. Także. Uff, na szczęście stół drewniany. Miałam ostatnio jedną przygodę, jedną próbkę rozbiłam na podłodze. Ale to chyba pierwszy raz po latach. Także tak to wygląda. Myślę, że całkiem przyjaźnie, ładnie. I zachęcam Was do tego, żebyście w tej drugiej połowie lata, gdzie noce bywają chłodne, dzień duszny, próbowali sięgać po coś, co może przez cały rok wydaje się Wam troszeczkę za trudne, może nawet za ciężkie, i powiedzcie, jak wyszły testy. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa pa!